Magda Gessler uwielbia podróże, ponieważ to dzięki nim właśnie czerpie inspirację do swojej pracy restauratorki i prowadzącej telewizyjnej. Gwiazda TVN jest obecnie w pałacu, z którego widok zapiera dech w piersiach. Czy ma to związek z jej następnym przedsięwzięciem? Prowadząca Kuchennych Rewolucji nie ukrywa, że gdy tylko ma czas, pożytkuje go na kształcące ją podróże. Trudno się dziwić, ponieważ jej smak, spojrzenie na kuchnię i charakter ukształtowały liczne wyjazdy i życie za granicą. Obecnie Magda Gessler nie ustaje w poszukiwaniach dań idealnych i restauracji, do których warto zajrzeć. Taki też będzie cel jej nowego programu, który poprowadzi dla Food Network. Odkrycia Magdy Gessler nie będą jednak walką z niepokornymi restauratorami, ale pochwałą tych, którzy nauczyli się prowadzić schludne i rentowne lokale, których kucharze za każdym razem zachwycają klientów. Kilka godzin temu na jej Facebooku pojawiła się fotografia z wnętrza pięknego klasycystycznego pałacu pod Kaliszem. Czyżby jej pobyt tam wiązał się właśnie z jednym z odkryć, które Gessler chce zaprezentować widzom? Magda Gessler w przepięknym pałacu. Tak to wygląda z mojego pałacowego ona. Ok Kalisza. Pałac Tłokinia? Pięknie tu. Magda, pisownia oryginalna, redaktor, napisała na swoim Twitterze gwiazda. Faktycznie widok, który sprezentowała fanom na Facebooku, może zapierać dech w piersiach. Sielska atmosfera szlacheckiego dworku wybudowanego 103 lata temu jest iście zachwycająca, a aura zachęca do spacerów i kosztowania wykwintnych dań. W pałacu mieści się ekskluzywny hotel, a takie przedsiębiorstwa zwykle pochwalić się mogą świetną kuchnią. Czyżby wizyta w Tłokini nie była zwykłym odpoczynkiem, ale częścią zdjęć do odkryć Magdy Gessler, które zawitają na ekranach telewizorów już wiosną tego roku? Redakcja PIGO.pl ma na to wielką nadzieję. Nowy program Gwiazdy TVN? Nowy program, który poprowadzi Magda Gessler, wzbudza wiele emocji, szczególnie że zobaczymy w nim gwiazdę w zupełnie innej, niż do tej pory, odsłonie. Obędzie się bez krzyków, przekleństw i zmazywania brudu ze ścian palcem. Restauratorka odwiedzi najlepsze restauracje w Polsce, by pokazać, jakie serwują dania i jak funkcjonują. Producenci nie zdradzają jednak żadnych szczegółów dotyczących audycji. Produkujemy nowy program z Magdą Gessler na wiosnę do Food Network, ale szczegółów nie chcę podawać, powiedziała mediom Małgorzata Łupinna, zastępczyni dyrektora programowego TVN.